Witam serdecznie i zapraszam na pyszny deser truskawkowy. Najpierw przygotuję budyń z truskawek. 500 g truskawek obieram z szypułek, przekładam do garnka i rozdrabniam blenderem. Następnie dodaję 3 żółtka, 5 płaskich łyżek mąki ziemniaczanej i słodzik do smaku. Ja dodałam 4 łyżki ksylitolu. Zamiast ksylitolu możemy dodać cukier lub inny słodzik, jaki używamy. Dokładnie mieszam, żeby nie było grudek i gotuję tak jak budyń. Ugotowany przekładam do miski, nakrywam szczelnie folią spożywczą, aby nie zrobiła się skórka i odstawiam do wystudzenia. Żeby budyń szybciej wystygł, możemy wstawić go do zimnej wody. Gdy budyń jest już zimny, to w drugiej misce ubijam 500 ml zimnej śmietanki, 30 lub 36%, Następnie do ubitej śmietanki dodaję stopniowo budyń i cały czas miksuję. Tak przygotowany deser możemy nałożyć do pucharków łyżką lub rękawem cukierniczym z grubą końcówką. Dodatkowo górę możemy posypać tartą gorzką czekoladą. Deser truskawkowy jest gotowy. Życzę smacznego!